Konan Kaźmierski skomentował decyzję swojej mamy o rezygnacji z dalszego udziału w tańcu z gwiazdami. Odniósł się także krótko do wszystkich wspierających ją fanów: W tym programie pokazaliście, jak bardzo stoić się murem za mamą, napisał. Dagmara Kaźmierska wczoraj ogłosiła na swoim Instagramie, że musi zrezygnować z dalszego udziału w programie Taniec z Gwiazdami. Szoł wkracza powoli w decydującą fazę rywalizacji o kryształową kulę. Jednak królowa życia musiał odpuścić dalsze zmagania na parkiecie Polsatu. Wszystko spowodowane jest jej poważnymi problemami zdrowotnymi. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem. Mam problem nawet z oddychaniem. Całą noc nie spałam dzisiaj. Jednak nie dam rady dalej. Przepraszam was, jeśli was zawiodłam, bo wiem, że chcieliście, żebym doszła do finału, tłumaczyła Kazmierska, Kto zastąpi Dagmarę kaźmierską w tańcu z gwiazdami? Do walki o kryształową kulę wracają aktor Krzysztof Szczepaniak i tancerka Sara Janicka, którzy pożegnali się z programem w zeszłą niedzielę. Produkcja tanecznego show poinformowała o tym oficjalnie w swoich mediach społecznościowych. Para już dziś rozpocznie treningi, a w najbliższym odcinku zaprezentuje widzom rumbę. Zgodnie z regulaminem programu do walki o kryształową kulę powracają Krzysiek i Sara. Powodzenia i do zobaczenia w niedzielę czytamy. Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami, Taniecz Gwiazdami, Dagmara Kaźmierska zdradziła w poniedzielnym odcinku Tańca z Gwiazdami, że tańczyła z pękniętym żebrem. jest zdrowotne, z jakimi boryka się celebrytka, nie pozwoliły jej na dalszy udział w programie. Zdrowie jest najważniejsze. Jak się okazuje, jej syn Conan również nie mógł już dłużej znosić cierpienia mamy. Zobacz, wiadomo, dlaczego Dagmara Kaźmierska nie odpadła stańca z, z gwiazdami niestety. Kochani, nie mogę się na to godzić i już za dużo. I tak się zgodziłem, że mama tańczyła, eksploatowała te nogi. Do tego doszło jeszcze złamane żebro, przyznał. Konan Kaźmierski podziękował również wszystkim fanom Dagmary za nieocenione wsparcie, dzięki któremu dotarła aż do ćwierćfinału. W tym programie pokazaliście... Jak bardzo stoić się murem za mamą, napisał.